Mój syn jest ateistą, moja synowa jest katoliczką, ale w ogóle nie chodzi do kościoła, praktycznie nie praktykuje w ogóle. Moja starsza wnuczka była oczywiście ochrzczona i była do komunii, chodziła na religię w szkole, ale teraz w zasadzie z wszystkiego zrezygnowała i coraz bliższa jest zainteresowaniu swoim pochodzeniem po babci. To jest taki proces. Więc rodzina nie. Natomiast oczywiście są bardzo zainteresowani moimi historiami. Ja zawsze im opowiadam o świętach, znają moje historie wojenne, czytali. Opowiadam im o zwyczajach. Syna wychowałam na ateistę, to jest fakt. I to już trudno jest teraz odkręcić. Obchodzi się w ogóle urodziny, tak, ale nie na sposób żydowski, na sposób świecki. Oczywiście urządza się takie święta, ale nie jako religijne, na przykład Boże Narodzenie czy Wielkanoc, nie idzie się do kościoła, oczywiście moja synowa też nie chodzi, tak jak mówiłam, natomiast bo robi się posiłki odpowiednie, powiedzmy ubiera się choinkę, to jest zawsze bardzo taka, to jest zabawa i to jest bardzo fajna sprawa. Zawsze jest okazja też, żeby sobie złożyć życzenia dobre, bo dlaczego nie? I to jest okazja, żeby się spotkać. Jak żyła babcia mojej synowej, no to bardziej miało taki tradycyjny charakter. Teraz po prostu się spotykamy, składamy sobie życzenia, jest odpowiednia kolacja albo obiad. No i tak raczej kulturowo powiedziałabym, a nie religijnie.